Cierpliwość. Modlitwie często towarzyszy duże zniecierpliwienie. Zniecierpliwienie, kiedy Jezus w końcu przyjdzie, kiedy w końcu usłyszę Jego głos, kiedy Go rozpoznam, kiedy w końcu odpowie na moje pragnienia, na moje wołania. Bądź cierpliwy. Twoja relacja z Jezusem jest jak roślina, a na modlitwie ją podlewasz. To Bóg ją podlewa. I tak jak z rośliną, może z dnia na dzień nie zobaczysz jej wzrostu, ale po miesiącu, po kilku miesiącach zobaczysz, że jest inaczej. Bądź cierpliwy, bo to, co dzieje się na modlitwie, nie jest tylko Twoim dziełem. Tam dzieje się bardzo dużo rzeczy, które są niewidzialne dla naszego oka. Tam Bóg robi swoje, a każda modlitwa przynosi owoc. Bądź wytrwały, a jeżeli towarzyszy Tobie zniecierpliwienie, mów o tym Jezusowi. Mów o tym, że brakuje Ci tej cierpliwości i że brakuje Ci siły na to, żeby przychodzić na modlitwę. I proś Go, jutro też mnie przyprowadź na modlitwę. Jutro też chcę być z Tobą codziennie.